Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy Planowania Produkcji Wyrobów Spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ziarna zbóż. Skład chemiczny ziaren jest zależny od gatunku, odmiany, warunków glebowych, nawożenia, nawodnienia, nasłonecznienia, stopnia dojrzałości, wysuszenia i przechowywania. Przyjrzyj się teraz wykresowi składu chemicznego. W ziarnach zbóż występują wszystkie składniki pokarmowe. Zwróć uwagę, że najwięcej jest w nich węglowodanów, a najmniej tłuszczu. Głównym węglowodanem ziaren zbóż jest skrobia. Ziemniaki. Ziemniaki w postaci nieprzetworzonej, a jedynie gotowanej są głównym i najczęściej występującym składnikiem naszych posiłków. Skład chemiczny bulwy ziemniaczanej zależny jest od jej odmiany, stopnia dojrzałości, gleby, klimatu i nawożenia. Jak widać na wykresie, głównym składnikiem ziemniaka jest woda, stanowiąca nawet do 80% masy bulwy. Ziemniaki, tak jak i ziarna zbóż, zawierają skrobię. Buraki cukrowe. Burak cukrowy jest typową rośliną przemysłową, stanowiącą surowiec do produkcji cukru, melasy i wysłodki. Wykres składu chemicznego buraka cukrowego jest podobny do wykresu składu chemicznego ziemniaka. Surowce te różni jednak rodzaj węglowodanu, którym w przypadku buraków jest sacharoza. Owoce. Skład chemiczny owoców jest bardzo zróżnicowany i zależy m.in. od odmiany owocu, stopnia dojrzałości czy warunków wegetacji. Analizując wykres, zwróć uwagę na przedziały zawartości poszczególnych składników chemicznych. Warzywa. Warzywa, tak jak owoce, składają się głównie z wody. W ogórkach, na przykład, woda stanowi aż 95% ich masy. Z żywieniowego punktu widzenia, warzywa są cennym źródłem witamin, soli mineralnych i błonnika. Zawartość tłuszczu i białka jest znikoma. Zróżnicowanie wartości odżywczych widać na zaprezentowanym wykresie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.